Nazywam się Zbigniew Frećko, prowadzę gospodarstwo rolne w Boćwince 43, gmina Kruklanki. Gospodarstwo odziedziczyłem po rodzicach. No oczywiście rodzice jeszcze pomagają w prowadzeniu i żona oczywiście też. Areał gospodarstwa mamy około 300 hektarów plus tam jeszcze jakieś dzierżawy. Struktura upraw. W tej chwili w roku obecnym mieliśmy posiane 40 hektarów rzepaku, 140 hektarów pszenicy, 75 hektarów bobiku i 80 hektarów kukurydzy. Na chwilę obecną mamy produkcję w ilości 2200 sztuk. Kupowane prosiaki są z rynku tak jakby lokalnego. Rodzime polskie prosiaki. Roczna produkcja trzody chlewnej waha się w granicach 6600. Przyrosty są na chwilę obecną ponad kilogram. Zużycie paszy, co prawda dopiero będziemy to określać, bo mieszanie pasz kupiliśmy w kwietniu, ale na pewno będą wyniki dużo lepsze niż na paszy zakupionej. No i na pewno jest lepsza. Pierwsze środki z Unii Europejskiej pozyskałem w 2005 roku. Następnie w 2010 roku również cała pula. W 2000 już później była taka spora przerwa, to teraz już takie drobne rzeczy braliśmy jak na pokrycie zbiorników na gnojowice. I teraz właśnie chcemy pozyskać środki na mieszalnię pasz tą mobilną, że tak powiem. Biosekuracja jest pełna biosekuracja, budynki są ogrodzone i wygrodzone wewnątrz. Rampy są wyprowadzone za płot, żeby samochód w ogóle koła się nie wjeżdżały na teren tak jakby budynku. Plan na przyszłość, na pewno dokończenie hali tego drugiego podwórka, gdzie będzie takie już docelowe. No będziemy się starali wymienić kombajn na nowy, no i też środków unijnych na usługi rolnicze. Będzie areał zwiększał, bo rolnicy mniej się oddają i pola sprzedają, także no, na pewno się będziemy rozwijać. Gospodarstwo rolne znajduje się na terenie lud. Specjalizuje się w produkcji roślinnej. Powierzchnia całego gospodarstwa jest około 250 hektarów. Prowadzone jest razem, wspólnie, to jest rodzinne. Struktura zasiewów jest taka, że jest 1/4 jest rzepaku, resztę są to zboża. W tym 15% jest jeszcze w tym bobiku. A cała powierzchnia z gruntami dzierżawionymi jest 270 hektarów rolnego. Z programów unijnych praktycznie bym mógł, nie wiem, których nie skorzystałem. Skorzystałem te wszystkie. Zacząłem jeszcze do SPO było, potem te pierwsze prowy. I w tej chwili ostatni program był na działalność pozarolniczą i też żeśmy skorzystali. Park maszynowy no, został modernizowany gdzieś około 30 lat. Zaczęliśmy od zetorów. W tej chwili praktycznie po zetorach, po ursusach tylko został jeden ursus. Pierwszy, który na tej gospodarce był, to C360. A w tej chwili są dwie Baltry od 100 do 250 koni, dwa John Deere, dwa kombajny klasy. I ostatnim nabytkiem jest siewnik bezorkowy marki Clydon, do bezorkowego siewu zbóż. Wnuczek jakiś syn wrośnie chyba w to ziemię. Chyba będą dalej, będzie chyba tacie pomagał, tak jak tata pomaga dla mnie rozwój. No jest zamiar kupić jeszcze troszkę gruntów, żeby trochę powiększyć, bo w parku maszynowego mamy ogólnie więcej jak mamy gruntów pod tym względem. I taką perspektywą na przyszłość może troszkę związać się z lekkim jakimś tam transportem, żeby coś zrobić, bo usługi w tej chwili to są prowadzone, to jest melioracja. Prowadzimy gospodarstwo w miejscowości Wysokie od 2011 roku. Zaczęliśmy modernizować, postawiliśmy nową oborę dla krów mlecznych. No i później dalej zaczęliśmy wymieniać sprzęt. Do tej pory korzystaliśmy z dwóch prowów. Główną naszą produkcją są krowy mleczne. Mleko wyprodukowane oddajemy do Mlekpolu. Co ścielaczkami? Ścielaczki odchowujemy.
wszystko zostaje w gospodarstwie. Powierzchnia gospodarstwa zaczęła się od 32 hektarów, obecnie posiadamy 86. No i tak z roku na rok powiększamy obszar produkcji. Uprawiamy kukurydzę, lucernę i zmieszanki zbożowe, które wykorzystujemy do swojej produkcji. W ramach PROW-u korzystaliśmy z modernizacji. To w 2012 roku i 2019, jak dobrze pamiętam. Gospodarstwo prowadzimy od 1978 roku. Początkowo zajmowaliśmy się i troszeczkę świń i bydło. Nie? W 2000 roku było już bydło, produkcja gospodarstwa jednokierunkowe, ale potem przestawiliśmy się na produkcję trzody całkowicie. I w tej chwili mamy 80 loch w cyklu zamkniętym. Pasze mamy ze swojego gospodarstwa. Własnych mamy 153, ale z dzierżawionymi około 200 hektarów robimy. I uprawiamy tak groch, rzepak, pszenicę, jęczmień, no praktycznie zboża paszowe wszystkie idą. A na sprzedaż idzie tylko rzepak. Gospodarstwo rodzinne prowadzimy z synami, z Krzysztofem i z Pawłem, ze swoimi rodzinami. Krzysztof bardziej zajmuje się produkcją roślinną, a Paweł zwierzęcą. Z funduszy unijnych, to żeśmy od kiedy weszły. Pierwszy SAPARD był tam coś, żeśmy korzystali później z tych funduszy modernizacja. Od tego roku weszliśmy w dobrostan zwierząt. No na przyszłość to my już praktycznie tylko będziemy pomagać synom, nie? Ale synowie powoli przejmują to wszystko i będą dalej rozwijać. Z tych innowacji takich to mamy stacje paszowe żywienia loch. Tylko, że mamy już po prostu technologicznie stary to jest typ, bo od długich, dawnych lat i chcemy teraz zmodernizować na nowsze, to zamówić takie, skorzystać z funduszy, jeżeli będą dostępne, unowocześnimy to wszystko. No. Mieszkamy we wsi Sokolica. Prowadzimy gospodarstwo rolne na powierzchni około 130 hektarów. 37 hektarów rzepaku, 30 grochu, 63 pszenicy. Prowadzę gospodarstwo z żoną, z synem i córką. Uprawiamy coraz więcej bezorkowo, gdzie są inne rośliny, na przykład zboże po rzepaku czy grochu. I odwrotnie. Orkowo tylko tam, gdzie jest pszenica po pszenicy, sprzedajemy lokalnie. Gospodarstwo odziedziczyłem po dziadku, 28 hektarów, od tego się zaczęło. Potem dokupowaliśmy nowe pola, nowe gospodarstwo. Siedlisko kupiliśmy po SKR-ze, czyli kółku rolniczym, około 2012 roku. Potem to rozbudowaliśmy, dom, zbiorniki. Parę maszyn się kupiło. Ze środków unijnych skorzystaliśmy tylko raz na zakup opryskiwacz, rozsiewacz, brona talerzowa i przyczepa. To był ostatni nabór z PROW-u. A co będziemy robić? No będziemy modernizować, no, usprawniać. Znajdujemy się w Konitach w gminie Kiwite. Razem z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rolne w produkcji mlecznej, jak i również roślinnej. Posiadamy około 100 krów cały czas w ciągłym doju i uprawiamy jeszcze około 150 hektarów. Dodatkowo moja żona zajmuje się działalnością taką pozarolniczą, prowadzi warsztaty z dziećmi. Zagrodę edukacyjną. Tak. Farma odkrywców w Survival na wsi. Uprawiamy generalnie, produkcja jest podporządkowana pod bydło mleczne. Uprawiamy kukurydzę, lucernę, trawy, również jęczmień skierowany dla zwierząt.
dodatkowo pszenicę na sprzedaż, jak i również rzepak. Uprawa jest kombinowana, część robimy orkowo, do których niektórych upraw mam przekonanie, że trzeba robić orkowo, jest to moje przekonanie, że na przykład w rzepaku są wyższe po prostu plony. Po rzepaku siejemy często pszenicę i robimy to na skróty, czyli bezorkowo. Kukurydzę robimy dość tradycjonalnie, czyli tam orka lub też często na wiosnę robimy też na skróty bezorkowo. Stosujemy generalnie bardzo dużo nawozów naturalnych, jak i również zakupujemy po ferment z biogazowni i głównie opieramy na tym nasze nawożenie plus nawożenie jakieś z zewnątrz zakupowe to azotowe. Sado posiadamy około 10 tysięcy wydajność, która tam cały czas budujemy do góry, systematycznie mocno rośnie. Na ten moment jakby pogłowia zwierząt już nie chcemy zwiększać, po prostu chcemy utrzymać to, co mamy. Ciekawym aspektem, w którym zaczęliśmy się rozwijać, to od 2 lat stosujemy opas na sucho. Miesiąc temu akurat byliśmy z tatą w Szkocji na takim wyjeździe. Wcześniej też ja byłem we Francji zobaczyć, jak to funkcjonuje. I od 2 lat stosujemy tylko opas na sucho, czyli oparty na słomie i paszy treściwej. Zagroda edukacyjna działa tak naprawdę, już certyfikowana jest od kwietnia tego roku. Celem tej zagrody jest to, żeby dzieci zobaczyły, jak wygląda prawdziwe życie na wsi, żeby doświadczyły kontaktu z wsią, zwierzętami, karmimy kury, kaczki, gęsi, kozy, owce. Dużą popularnością cieszy się szukanie skarbu w polu. Zabawa polega na tym, że na polu jest ukryty skarb. Dzieci wykonują różne zadania ukryte w gospodarstwie. Przy okazji ucząc się na tym, jak wygląda życie na wsi, w gospodarstwie, doświadczają tych zapachów. No całymi sobą doświadczają życia na wsi. Staram się o jakieś fundusze. Ostatnim funduszem, który pozyskaliśmy, to na ochronę wód przed azotonami. Tu zakupiliśmy beczkę z aplikatorem doglebowym. No i cały czas szukamy tych funduszy. Ja mam złożone, jeszcze raz niewykorzystane, na silosy zbożowe też, na drugim gospodarstwie. Szukamy też takich rozwiązań unijnych, dotacji. Gospodarstwo zajmuje się w Kozłowie, powiat niedzicki. Gospodarstwo ma cykl produkcyjny roślinny. Prowadzimy gospodarstwo z mężem od 20 lat. Bardzo trudna praca. Wtedy, kiedy większość osób wypoczywa, u nas zaczynają się żniwa. Gospodarstwo ma powierzchnię 240 hektarów, 110 gospodarstwo własne posiada, a następne dzierżawione od Agencji Skarbu Państwa. Struktura zasiewu jest częściowo jest orkowa, częściowo bezorkowa. Produkcja roślinna, większość doprowadziliśmy do struktury gleby do klasowo, żeby było można siać rzepak i zmianowanie. I jest przeważnie 4 rośliny zmianowania. W prowadzeniu gospodarstwa pomaga nam syn, którego pasją zaraził mąż. Kiedy skończył 2 lata, już pomagał w gospodarstwie. Także teraz już czasami wyprzedza męża. Wiadomo, że w elektronice, elektryce bardziej już młodzież jest rozwinięta, więc syn tutaj jak najbardziej męża wprowadził to wszystko, w te nowe technologie. Uzupełniają się wzajemnie, kiedy jeden kosi, drugi już wykonuje następne zabiegi na polu. Także myślimy, że syn również przejmie to gospodarstwo. Korzystaliśmy z funduszy europejskich na tworzenie pozarolniczych działalności gospodarczych. To było różnicowanie i korzystaliśmy jeszcze z modernizacji gospodarstw na dofinansowanie do maszyn i urządzeń potrzebujących gospodarstw. Mąż to jest taki Bob budowniczy, on co chwila coś wymyśla, coś by chciał udoskonalić, coś jeszcze pobudować. Także myślę, że w przyszłości jeszcze coś będzie udoskonalał na pewno. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Szypulski. Wraz z małżonką prowadzimy gospodarstwo rolno-ogrodnicze o powierzchni 43 hektarów gruntów rolnych i 0,5 hektara
pod tunelami foliowymi. Zajmujemy się produkcją polową w formie kukurydzy, pszenżyta, żyta i owsa i tuczem trzody chlewnej, a w gospodarstwie ogrodniczym zajmujemy się produkcją roślin ozdobnych, wiosennych, jesiennych, kończymy na chryzantemie. Dodatkowo prowadzimy działalność usługową, gdzie prowadzimy usługi dla rolnictwa pod względem orki, siewu, koszenia zbóż, prasowania słomy i innych takich dodatkowych jak oprysk, pól. Głównym naszym, można powiedzieć, sposobem zarabiania na życie jest ogrodnictwo, które na przychodzi, można powiedzieć, nam największy dochód w naszej działalności całej. Resztę traktujemy jako działalność taką naszą dodatkową. Korzystaliśmy z 2 razy z funduszy unijnych pod względem działalności pozarolniczej. Pierwsze na ruszenie działalności pozarolniczej wzięliśmy dofinansowanie te pierwsze, później rzadko większe, te drugie na rozbudowę działalności pozarolniczej, którą była maksimum uzyskanych środków, gdzie zakupiliśmy większość maszyn uprawowych i do zbioru. Dodatkowo wzięliśmy w roku 2023 dostaliśmy dofinansowanie na budowę właśnie tego obiektu, w którym się znajdujemy, łącznej powierzchni 1980 m, który pozwolił nam właśnie w ogrodnictwie rozwinąć troszeczkę skrzydła i poprawić jakość produktu, zwiększyć skalę produkcji. No i jak to mówię, zaprezentować klientom zdrowszy towar. Plany na przyszłość? Szczerze, utrzymać tą produkcję, którą prowadzimy w dobrej kulturze i w dobrej jakości. Jak to mówią, że głównie zajmujemy się sprzedażą detaliczną, nie mam sporadycznie hurtową, więc mamy takie swoje lokalne rynki, więc chcemy tak jakby robić taki towar, żeby klient był zadowolony, jak najwięcej klientów do nas przychodziło. Nie oczekujemy, jak to mówią, nie oczekujemy większej produkcji, tego po prostu chcemy robić jak najlepszą jakość i jak najlepiej docierać do klienta. I to jest naszym celem głównym. Dzień dobry, nazywam się Patryk Pawlak. Mam przyjemność pracować już 14 rok w firmie Sowuli-Sowul. Chciałbym Państwu przybliżyć co nieco historię firmy. Firmy rodzinnej powstałej w 2003 roku dzięki wspólnemu zaangażowaniu 3 osób, Mieczysława, Przemysława i Grzegorza Sowul. Firma powstała w 2003 roku, pierwsza siedziba mieściła się w Iławie, następnie firma przeniosła się do Olsztyna, a od 2009 roku, po zakupieniu centrali nasiennej w Biskupcu, firma swoją siedzibę główną ma w Biskupcu Warmińskim, Biskupcu Reszelskim. W 2011-2013 roku firma dzięki możliwości uzyskania dotacji unijnych przeprowadziła gruntowną modernizację zakładu. W roku 2018 udało się stawić, wybudować magazyny wysokiego składowania, a w 2021 roku również dzięki pomocy i otrzymaniu środków z Unii Europejskiej udało się postawić całkowicie nową linię do czyszczenia nasion traw, a także bobowatych grubonasiennych. Firma zajmuje się produkcją mieszanek traw pastewnych oraz mieszanek gazonowych. Firma zajmuje się również reprodukcją, kontraktacją wszelakich nasion rolniczych, począwszy od zbóż, a skończywszy właśnie na trawach, koniczynach, czy wspomnianych wcześniej przeze mnie bobowatych grubonasiennych. Współpracujemy z rolnikami nie tylko z rejonu Warmii i Mazur, ale także z rolnikami z całej Polski. Wiele produktów, które ma w ofercie firma Sowuli-Sowul, jest jakby wspólnym tworem, wspólnym pomysłem zaangażowanych i współpracujących z nami rolników, a także kadry naukowej, chociażby kadry z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z którym firma nieprzerwalnie od 2003 roku, czyli od samego początku, współpracuje. Kadra firmy Sowuli-Sowul to osoby młode, pochodzące z gospodarstw rolnych, wykształcone w kierunku rolniczym. Stawiamy na to, żeby kadra cały czas podnosiła swoje kompetencje. Celem i misją firmy Sowuli-Sowul jest współpraca z rolnikami. Mamy na celu
edukowanie rolników, pokazywanie nowych rozwiązań i wprowadzanie innowacji do rolnictwa. Produkty, które oferuje firma Sowul i Sowul, śmiem stwierdzić, że są innowacyjne. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek chociażby mieszankę zbóż jarych. Promujemy i pokazujemy możliwości związane z uprawą lucerny czy mieszanek lucern. Staramy się, aby jakość przodowała i jakość była naszym wyróżnikiem na tle innych firm nasiennych. Jeżeli chodzi o produkty firmy Sowul i Sowul, staramy się, aby były one w oparciu o polskie nasiona, wyprodukowane przez polskich rolników współpracujących z firmą Sowul i Sowul. Skala produkcji mieszanek pastewnych przekracza już 1000 ton w skali roku. Jeżeli chodzi o kontraktację, są to setki, jak nie tysiące hektarów zakontraktowanych na terenie nie tylko Polski. Firma Sowul i Sowul współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi, między innymi z Włoch, z Niemiec, z Belgii, z Danii, z Holandii, z Wielkiej Brytanii. Trafiają tam produkty gotowe, finalne, czyli mieszanki nasion pastewnych i gazonowych, ale przede wszystkim nasiona wyprodukowane, które w kontraktacji posiadali rolnicy współpracujący z firmą Sowul i Sowul. W 2023 roku firma Sowul i Sowul dołączyła do grupy Rolnipex. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości i nowe kanały dystrybucyjne. W 2007 roku firma Sowul i Sowul stała się udziałowcem hodowli roślin Bartążek. Obecnie hodowla zmieniła nazwę na hodowla roślin Grunwald. W 2013 roku firma Sowul i Sowul pozytywnie przeszła kontrolę i otrzymała akredytację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Dzięki temu firma Sowul i Sowul posiada własne laboratorium akredytowane, które działa zarówno zewnętrznie, jak i jest nieodzownym elementem usprawniającym funkcjonowanie firmy Sowul i Sowul. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Kulwicki. Znajdujemy się w wytwórni pasz w Wymszanowie. Firma istnieje już od roku 1991. Specjalizujemy się głównie w produkcji pasz pełnoporcjowych, uzupełniających oraz produkcji koncentratów dla głównie drobiu, trzody oraz bydła. Firma jest w stanie wyprodukować około 4000 ton miesięcznie. Są to pasze sprzedawane hurtowo oraz detalicznie. Pasze są produkowane zarówno luzem oraz workowane dla mniejszych klientów. W wytwórni produkujemy mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i bydła. Są to mieszanki, jeżeli chodzi o drób, dla kurcząt brojlerów, indyków, kaczek i gęsi oraz drobiu przyzagrodowego, m.in. kurniosek. Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, specjalizujemy się w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych na tłucz trzody chlewnej. Są to mieszanki starter, grower i finisher oraz mieszanki również dla loch, prosiąt. Poza tym produkujemy również pasze dla ryb, m.in. dla karpi w okresie od maja do września. Mieszanki są granulowane, jeżeli chodzi o granulaty, produkujemy drobne kruszonki, grube kruszonki, krótkie granulaty i granulaty oraz mieszanki sypkie. Wszystkie pasze są optymalizowane w specjalnym programie, który obejmuje układ składników pokarmowych. Do bilansu przyjmujemy m.in. białko, energię, tłuszcz, włókno, popiół, sód, wapń, lizynę, metioninę, ogół aminokwasów ogólnych i aminokwasów strawnych oraz witaminy i mikroelementy. Druga część obejmuje poszczególne surowce, czyli komponenty makro, komponenty mikro. Wszystkie one są optymalizowane zarówno pod względem składników pokarmowych w oparciu o zapotrzebowanie genetyczne zwierząt z ujęciem aspektu ekonomicznego.
Proces technologicznie jest w pełni zautomatyzowany. Zwracamy szczególną uwagę na jakość produktu. Posiadamy własne laboratorium, dzięki któremu możemy sprawdzić jakość oraz wszelkie parametry, począwszy od surowca, skończywszy na gotowej paszy.